Przywieźliśmy dzisiaj samolotem LOT-u sprzęt ochronny, kombinezony ochronne, maski ochronne, gogle ochronne. Jest to ponad 200 tysięcy masek, ponad 100 tysięcy kombinezonów. Następny samolot jest organizowany 31 marca. Będzie to ponad 150 respiratorów oraz również kilkaset tysięcy środków ochrony, takich jak maski oraz kombinezony. To jest pierwsza potrzeba, zarówno jeśli chodzi o służby, które są na pierwszej linii walki, ale to jest też pierwsza potrzeba, jeśli chodzi o ochronę naszych pracowników i o ochronę ludzi, którzy pracują na co dzień w naszych kopalniach i hutach, więc pracownicy również skorzystają na tym transporcie.